Siema wszystko, z tej strony Mety wyjeżdżam na oczywiście Muzer 4. No witajcie. No trochę długo nam zeszło, ale w końcu multi wyszedł. Trochę. Update. Nie będzie jeszcze filmik z LS-a. No postaramy się trochę zrobić odcinków na zapas. No i co? Mieć, nie? No i co, krótka relacja. Jesteśmy za... Czekaj, gdzie my jesteśmy? Między Poznaniem a Berlinem jedziemy na Anglię, do Newcastle, do St. Kilda. Mamy do przejechania, znaczy ja mam 1000, bo ja jadę trochę bliżej. Mam 1300. 1600. No to pierwszy jedziemy do mnie, a potem... No, twój jest zaraz za tym, za promem miasto. No, to co, śmigamy? No to jechać. To ogień. Ale jak? Nie mam Iveco, 560 koni. 60 konia, ja mam mana, 500 ileś, nie pamiętam. Ładunki moje to trociny, sorki 14 tam, myślę, że 13. Ja mam kopacz 1016. Jadę do Aberdeen, Stockett. A ile twój ładunek kosztuje? 188 tysięcy. Ja mam 193 tysiące, 649 zł. Pozostały czas 6 godzin 21 minut. U mnie jeszcze 23 godziny. To ty będziesz z opóźnieniem. Nie wiem, zależy jak czas leci, bo widzę, że też się wolno leci. Kurwa. Kiepska. Dojedziemy, hopie, ekspresowym tempem. Na 90. Zrobili już. Zrobili ograniczenie do 90. Jest to. Ale tak się fajnie jedzie. No, nawet się leci. Mamy zatankowane sprzęciory na full. Ja jak mogę... Trzeba będzie odpocząć, to się odpocznie. Ja na zbiorniku mogę zrobić 3580. 1146 litrów. To maszło. Ile masz spalanie? Bo ja na razie 56. Ale jest dojrze. O, ja tutaj też mam razie 8,6. Ile? 8,6. Ale ile, ale jaka średnia? Średnia, okej. Co to, 39 chyba? Nawet nieźle. Dobrze jest. No, pod górkę mam przy 90 dostęp lekko gazu i tylko było 40. Jest pod górkę? Ona rzeczywiście. Przecież to nie... No, już jesteś za mną, nie rozumiem tych FPS-ów. Ile to masz? Co? 39 ile? Przy nagrywaniu. Nie zmieniałeś opcji? Nie. Na wysokich cały czas. Na ultra? No chyba też bym miał gdzieś ponad 30. No na ultra nie, ultra trochę obciążają. Na multi, ale na normalnej grze bym miał spokojnie 50-60. Na single mógłbyś nagrywać 40. Tak u mojego kuzyna, jest 49-48 na ultra, przy GTX-ie 650 Ti, włączę nagrywanie z padem do 38 i zaraz się wpłynę do 45. No, to zawsze spadek przy nagrywaniu jest. Jak włączasz. A jakby miałbyś miał Avermedię którąś, wtedy ultra i 60 FPS-ów. Bo to nie obciąża. Bo Avermedia nie obciąża sprzętu podczas nagrywania. To jest dobre, moim zdaniem. No to... Ale wiesz, Avermedia sama kosztuje trochę. Live Gamer. Czy jakoś tam? Ja nie chcę wydawać pieniędzy. Jakbyś nagrywał na okrągło, to tak. Tak, co wiesz. Chyba miałeś jakiś może... Ale ten to... przychód? Ale to ja sobie taką nagrywam. Co to jest? Nie, że te kasy, tylko taką. Aha. Zresztą to też. No.
To nie, to ja kompa muszę zmienić, człowiek, to ten komp już mnie wkurza. Te chłopie, jak zmienisz, jeszcze weźmy tego neto. Chłopie, to ty będziesz rzucony na okrągło filmu. Jakby miał czas. No, na pewno będziesz. Wiesz, po szkole. Będziesz miał więcej czasu niż ja. No i o to wiesz. A jak roboty nie będę miał? No, przez dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie. Szczególnie w zimie. A to w zimie to ja tylko muszę się nauczyć na Vegasie robić wszystko. Ech, to na Vegasie. Let's play'e to wiesz, to dużo nie musisz umieć. Tak, tylko że ten komputer nie da rady. A ja nie ja... mówię ten, tylko nowy. Kiedy będzie nowy, człowiek? Będzie, będzie. Że jak nowy będzie, to... No. No, zasilasz to minimum 602. No jak ja mam? Tak myślę, że jak będę miał tego procka z AMD-ka, no to minimum 600 będę musiał włożyć. Wiesz, ja mam jeszcze nadmiar mocy. No tak, ja coś mogę sobie dołożyć w dalszej chwili. No kartę graficzną, no bo co innego? Żeby procesor zmienić, to musiałbyś płytę główną wypierdolić. Nie, tu mi 7 wejdzie. Kilak. Nie mam tylko, że mnie się wpierdzieliłeś. Prawie, tyle co zdążył zjechać. To byś zdążył jeszcze miniarz włączyć. Dobry masz na przykład. Tak, jadę i tak. Ja tak, bo... Dobra, hamuję. I pod wód. Wiesz, ja na tę płytę mogę spokojnie i7-kę włożyć na opisze. Pisało mi na opakowaniu, że i7-ka jest dostępna na tę płytę ale... górną. Ale zależy jaka i7-ka, może być nawet 4-rdzeniowa. Czyli rdzeni? 6, no. To jest w kubi 7, 1000 ileś. 2, skąd ci tyle nazwa? 1000 ileś złotych za i7, to zależy, bo są i7-ki po 2000. Z obdrukowaniem. Tak, bo ponad 4, nie? Nie, po 4. Z odblokowaniem na 8. A to nie wiem, czy są po 4000, ale wiem, że są takie, że... Dziękuję. Skręcamy tutaj na kasy. No. Zej spokój, chodź. To jest kosmiczne pieniądze. To ja mu... O kurde, uwaga. Bo gościu chyba wygrywał. Tam na gościa uważaj z wywrotką, bo coś tam... Coś niepewne. Coś się stało chyba na drodze. Coś korek? No to jaki? Uważaj, hamuj tam, on mi tu wszystko wiedzieć. Ktoś musiał mnie wyrobić na zakręcie. Ktoś, ale przy tej prędkości? Przy 90? No wiesz, no. Przez przypadek mógł zahamować, zaniosło. No ale to tylko z górki tak się dzieje, jak jest na prosto, to tam nie... Tam było prawie z górki, tak delikatnie. Nie, tam z górki. Wiesz co jest minusem w tym manie? Te migacze, bo strasznie wolno mi dają. Jest takie cyk, cyk. Takie kurwa toporne to. Dobra, 9 dychmam. I leci. Kurde, nie dają. 93. Tobie też tak ścina, jak się coś wczytuje? No. Ja nie wiem. Fajny gościu ma nie kupson. Wiesz mnie? A jest trzech gości, co mają Eurotrans. One rzeczywiście. Są przed nami. Wszyscy się wiesz, wruchają się na drogę. No. O, gościu ma samochody, to on już się rozpędził z tym Volvem. Już go nie wyminę. Ten co na przodzie? Mhm. Ale muszę jechać poza kabinę, bo nie da rady. Plus te światła, co już mam złączone, to nie? Nie ścina. Co mi tam trąbi? Spoza kabiny jak dałem, to od razu mam się... Ej, gościowi zajechałeś drogę. Nie. Tak, i to jak... Chłopie, on był jakieś dobre 30-40 metrów za mną. To jeszcze dalej odjedź od niego, chłopie. Bo on aż w bandy, żeś go wepchał. No, ale mówię ci to w lusterko widziałem. No to, że widziałeś. Nie pamiętasz, jak jest
żebyśmy już testowali. Nie jesteś przede mną 30 metrów, a dopiero a mnie zajera, że mi w kabinę walisz. I nie wywalasz. Aha, bo ty mi. A bo ja to wiem. No. To kiedy byś miał ten permaneta? Nie wiem, kiedy monter zadzwoni do mamusi i się umówi. Bo mówili, że montują na najwyższym punkcie domu, czyli na mokrym kominie. Tylko, że u mnie komin jest niżej niż czubek dachu. Ole no. To mi ścięło. Też. Oj, wyjebało grę. Pewnie. Program został wszystkim przestał działać. U ciebie też? Nie wiem. Nic nie mogę zrobić. No to chyba przerwał nagranie. Na pewno przerwał. Dobra, jesteśmy. Mały problem był. Awaria. Znaczy, coś się stało, przycięło i wyjebało na to bytwo. Trzy razy u mnie. No, u niego trzy razy, u mnie dwa. Już myślałem, że mi się sobie w gry sprzedał. No właśnie. Ale... się udało. Ale wiecie co, skatowałby się jak 33 poziom by mi padł. Ja mam 17 punktów, nie reszturą. Szczerze powiem, że jakby mi padł ten 33, zacząłbym teraz być od nowa, to i tak bym cię wyminął szybciej. Szybko bym cię wyminął. No, ty masz czas. A czas. Chcę się grać. Lubię grać w BTS, a nie. Właśnie na ogólec. Tak, może na ulej od razu. A ja. Ty też na ogólec, no i co? Ja nie. Tak, ty od rana do wieczora siedzisz. To co będę robił? No właśnie. To ja tak samo dzisiaj też. Jak jest pogoda, chłopy, no chłopy na polu siedzi. I to jak jest pogoda, ja też siedzę na polu i coś robię. Jak byłem uczynę, jakoś dzisiaj siedział na polu. Bo nie było co robić, bo wszystko zrobiłem wcześniej. Jak, miałem trawę kosić. Tylko lowo. Tylko lowo, właśnie. Ja pierdolę. Słońce świeciło, a jak to nie mieliśmy trawę lowo. A ty wiesz, to południe nie lało, nie? Tylko w nocy lało i mokra trawa. No właśnie. Było takie ponure. Potem przyszła niedziela i była ładna pogoda. Ty kiedy pojechałeś? Niedziela czy w poniedziałek? Nie. Ty pojechałeś w niedziałek, ja we środę. No tak, ty we środę przecież. A mi się pojebało. Ale u ciebie to było zajebiście. Niedziela była ładna pogoda. No. Słuchaj, gdybym miał tak jak u ciebie, kółko robicie, i miałbym tę znajomość, to chłopie tam bym siedział. Człowiek. Wiesz, jakbyś miał w domu robotę, to byś nie siedział. Wiesz co? Dzisiaj do mnie kumpel dzwonił, żebym przyjechał do niego na talerzową, nie? Mhm. A dzisiaj nagrywać, chłopie. Gdzie ja będę nagrywał, chłopie leje. Mam talerzową, czy mam to tym Belarusem? Nie, taki ten co na starszym chodził. To czy to on ma za sprzęt? A on robił takiego gościa i z ETS-em talerzowo. Z ETS-em? No, 12 bodajże. Wizator. No. Z ETS to jest wizator czeski. No, nie będę skręcał. Okej. Czemu? Gościu, jest. No to ja to schamuję. To schamuj. Widzę właśnie. Nike. Właśnie bez przyczepy to się nie będzie silnie w karabin. Jakby to była pogoda dzisiaj, to poszło. Tak. Tak to lipa. Ale... To co, będę siedział z nim w silniku? No to co? Pogadać trochę. No to co? Może byś się trochę pojeździł. Ja bardzo chętnie bym poszedł do niego. W twoim miejscu. To trzeba było być u mnie, to byś poszedł. Ale nie mów, jak byłem u ciebie, to ta sobota, niedziela to takie było. Nic dupy, nic loka, było zajebiście. Niedziela zleciała.
No, niedziela w skór, żeby... Nieźle no. Nie było. Co? 25 tylko wpadło, nie? No, na krytnika byłoby. A jak? Przepraszam, ale gdybyśmy się złożyli to na mikrę. Tylko nie było kiedy już. Już trzeba było do domu jechać. No. Trzeba było zmianę robić. A tak się szczerze powiem, że 10 browców poszło przez te 3 dni. No. Dwa zostały. Dwa zostały. Wszystko poszło. Jak? Dwa zostały przecież. Było 12. Ale dwa przecież sprzedaliśmy twojemu starszemu. No, było 14. Jak 14? 12 było. Nie. 12 było, dwa nie sprzedaliśmy. Odsprzedaliśmy mi. No, dobrze mówię. Ja wiem, że dwa zostały. Jak moja mama musi potwierdzić. To może tobie twoje dwa, a moje wszystkie poszły. Nie. Przecież mieliśmy 5 na łeb. No. No. I po jednym mieliśmy wtedy w niedzielę po robocie. No i poszły. No i nie poszły. Nie poszły? Nie. Nie wypiliśmy? Nie. Bo nie. Się, nam się nie chciało. No, mieliśmy, byliśmy już wpadli, a nie, najlepsze było to, że przyszliśmy, a twoja mamusia tak, Matko Bosko, Murzyny. Ja, tak, ja też tak byłem. O ja... kur. Co? Ty Mariocie. Co, zjechałem ci? Nie. A, myślałem. Ty chłopie gdzieś ty jesadzie, ten Nikę mi chłopie się wpieprzył. Ja jadę ze środkiem, on tym lewym pasem od tego. Co mieć prawym? Jak gości, jak nie wjechał, nie? Ale parę gości jedzie normalnie za nami. No wiem właśnie. Jeden mnie wyprzedził. O. Schoolboy. Coś takiego. Jak? Na stację zjechał. Schoolboy. Schoolboy. A zjechał na stację. No oddałem się. To jednego będzie mniej. Jak kolejny się pokazał? 440 metrów. No żeś mnie odsadził. No właśnie nie wiem dlaczego, co ty tak wolno chodzisz? Bez zderzenia z tym Nikiem. Przed Osnabrukiem skręcam na taką dróżkę na Osnabruk i jadę do góry. Też jedzie za mną. Jezu, znowu będzie ruch w porcie. No, a wtedy ładny korek był. Ale jakie kurwa ścinki. Wiesz, ja tak aż ścinek nie czułem, nie? Ale korek był taki długi, że mam tak. Ty miałeś dobrze. Szczerze ci powiem to... No to bez tu był korek, bo gości się wpieprzył na czołówkę. Szczerze ci powiem to, ciekawy jestem, jakby sobie radził GTI 360K w pełni wykorzystany w tej grze. Jakby te raki. Chyba na pewno dobrze. Czyli na ustawieniach automatycznych. Znaczy na błąd on ma czy, jak jest wersja OC, to ma trzy tryby. Jakiś tam oszczędny, taki do przeglądania stron, taki wiesz, rzeczy zwykłych. Jest taki poziom średni, gaming i jest pro game. Największy, to tam procesor się podkręca, wtedy napięcia wzrastają. Tam pobój prądu wzrasta. No i się ten, no, może więcej kartek grzać. Co? Karta się może więcej grzać. Ale jak gościu testował tą kartę, tego GTX 66, co nie? Na tym OC, na full, to ciągło, cały zestaw ciągnął jakieś 400 W. Jodź. A zasilacz był 500. Czyli tak sobie dawał radę. Kurde. 400 W, to sama karta musiała ciągnąć jakieś przy oporze 220. A ma podstawowo 165 W w ciągu. Skręcamy tutaj. No. Widziałeś, gdzie skręciłem? Nie, ale w prawo. Ale jesteś za mną, już widzę. To nie ty, to ten Nikę znowu. Może... Może go i on nie będzie chciał mijać. Coś tak czuję, ciągle na chama go minie. A ja dopiero 60. Oj, będzie mijać. Już mija. No niech mija, małem za 50. Kasem czy podziękuję. Powiem krótko.
A, podziękował, okej. Okay. Awaryjnymi? No. Chociaż tyle. Nie widział, że zwolniłem. To chociaż tyle, podziękował. W końcu. Nie chcę coś. Niech się jedzie, chłopak. No ja już 9 dych ciągnę. Ciekaw jestem, czy pod górkę nie bardzo zdechnie. 89, 88, 87, 88. Ja z górki mam 96. No ja już tak podobnie. O je, pod górkę zdechłeś. 87. Oho, to też trochę. Taka góreczka jest zdechnie. Gdzieś tu jest. 260 metrów. No. A ja cię widzę. A ja migacz włączę w nocy, żeby było mnie bardziej widać. No, tak sobie włączę, bo włączę. Wyłączę nocy ścinami przynie. Jezu, ale ludzi się załadowało, nie? Od razu. Jeszcze nie. Oj, chodź. Było czuć. Czuć, bo to w pewnym momencie się wczytuje dużo. Jak jedna, potem druga po kolei, tak? To nie. To nie jest tak źle. No wszyscy naraz. Ale jestem ciekawy, jak sobie będzie radzić tutaj, w tej grze ten GTX 6.6. Co jest? Co? Czemu gościu się zatrzymał? Ale lag był. Dobra, jedź, jedź. Jedź, jedź, śmiało, już jestem daleko. Ale się rozpędza na mig. 828 mam. Czego? Kilometrów. A, na 1157. Tylko to jest wraz z przeprawą promową. Przeprawa... No, no. Może przeprawa jakieś 300 będzie. 500 kilometrów, czy jak to? To będzie, to będzie to najdłuższa. Może no. Będzie ludzi, mam nadzieję. Jak będzie dużo, to znowu będę miał te 5 FPS-ów. Znowu będę pół godziny przejechał przez jedno skrzyżowanie. No i bezu wtedy było, że gość się na czołówkę wjechał i zanim wycofał, zanim nakręcił, to ludzi się zebrało. No. I kolejkę się zrobiło. Bo każdy dojeżdżał i nie cofnął mu, żeby się cofnął. No ja cofnąłem mu, ale gość chłopie patrzy, stoi. Już go miałem brać. Zaczynałem jechać do przodu, a widzę, że cofa, no to dobra, jeszcze bardziej się usunąłem. Ty tak sobie myślisz, co za mną? No, go się tak wyjeżdżał jeden z portu, nie? Do znaczepki. Mm-hmm. I ten z naczepą. No i chyba go nie zauważył, patrzę prosto na siebie. A powiedziałem, jak ja miałem to pierwszeństwo, drogę z pierwszeństwem, a goście światem w nocy, co nie, w przyczepę piznął. I tylko mnie wsiuf, mi przyczepę zabrało. Wiedziałem, no. To było wczoraj. Na skrzyżowaniu. No. Czekaj, gdzie to było? Mówię, w mieście jakimś. Może w Wiedniu. Albo w... Nie wiem, czy to chyba było... Nie, ja pamiętam. Tylko się fajnie miga zawiesił. I nie wyszedł z gry. Na altanę. Gdzieś to było? 200 metrów? Co ja tak ci odstawiam teraz? Chodźcie, o to w prawo. Coś zrobił. Nie, nie, choć właśnie w prawo. Nie wiem, jakiś odbił. Co, nie mów tylko, że pojechałeś prosto. No. Jak pojechałeś prosto? To masz rozjazd jeszcze jeden i możesz jechać dołem. Wiesz? A na co? A komu to potrzebne? No nie wiem. Znowu jadę za jakimś gościem. Znowu za tym Nikę jadę na pusto. Tak. On zjedzie, czy co? Czy robi kilometry na Wolwiaku? Może. Zwiedza całą mapę. Już wolał... nie ma odkryte. Już wolałbym z jakimś przyczepą, nawet tą 8 cał z zapasami medycznymi, tą taką białą. Fajnie by to wyglądało. I sobie tak... dorabiać kilometrów, nie? Pewnie. Oj, teraz będzie prosto. Tu zaczyna się już... Belgia albo Holandia, to takie proste są.
Pamiętam, że tutaj jeszcze nie było ogranicznika. 140, 150, 160 wolniakiem. 160 to na okrągło, że muszę tak... Cały dystans. No, jak nie było ograniczenia. To wiesz, 200 km to zrobiłem z inną chwileczkę. Zaraz byłem tutaj. Teraz. No i tak, nawet jak to jest 90, to i tak się wydaje, jakby szybko jechał, nie? No. No i tak dobrze jest. Pościu wolnym się nie może ze mną zabrać. Gość zniknął. Który? Gość jechał za mną Wolver i nie wiem, czy nawet nie, że nawet zniknął. Nie wiem teraz. Czy nawet zniknął? Dobra. Ja na granicy jestem. No, to jest na granicy już. O, pojawił się. Coś czuję, że chyba się ebuł na mnie. To jest gaz. Komu? O, nie wiem. Oj, robi się ciemno. Ja, mi ściło, jeść. Znaczy, czemu? Tak nagle mi ściło, nie wiem, miałem taki spadek do 10 FPS. Nie będę wolny na ciebie poczekać? Czy nie? Co? Poczekaj na ciebie gdzieś? Nie, nie, ciebie. Spoko. Na promie będziemy się widzieć. Okej. Obudzisz na sesji pali, zrobimy sobie pauzę. Taką sekundową. Jak chcesz. A co? O nie, albo nie będziemy robić pauzy. Bo chyba zaraz mi się wczyta Rotterdam, albo Amsterdam. Rotterdam. Amsterdam. O ma, kurwa, Amsterdamu będziemy. O ja cię pierdolę. O, tak jak wczoraj żeśmy jechali, nie? Czy ale ja tam by... ścinał. O nie, ja byłem na Amsterdamie, nie? Ścina. Ja byłem w Amsterdamie, a ty byłeś w Rotterdamie. Ale potem pojechałem do ciebie z przyczepy. No. Potem tak pojechaliśmy. Ścinał. Ale wiesz, co ci powiem, teraz w granie WTS-a już ma sens taki lepszy. Bo wcześniej to było pewne. Wcześniej to ino gaz do przodu i każdy się wywalał ten. Nie, ale nie chodzi o to, chodzi, że na singlu. Jechałeś. I tak. No. A ty mi tam nie śpisz za kółkiem czasami bez noc. Już komara. Już komara wali. Ja za tym. Albo gościu jedzie 80 na godzinę, bo do niego się zbliżam bardzo szybko. Gazetą, nie? Komara. No jak to było? Piosenka o komarze, czekaj, jak to leciało? Coś tam gazetą, że coś tam wyżej nie poleci. Zresztą ze świecącym dupę ma. Tak to leciało. Ty czasem po mnie szukaj na macie. Czekaj, jak to leciało? Czy nie, to... Przypierdol mu gazetą, wyżej nie poleci. No i właśnie tu to, co wcześniej było. Nie. To było tak, to był refren taki, że hej, to ty rzucisz tego komara, widzisz, że mu dupa świeci, przypierdol mu gazetą, wyżej nie poleci. No. Potem była muzyczka i potem było... Kurza. Jak to szło? No właśnie, nie pamiętam. Potem latak. Nie, czekaj, jak to było? Czy widzisz tego komara?
jak lata w nocy na stole. Nie, czekaj, jak to było? Kurde. A żebym ja wiedział. Nie ci powiedział. I u mnie też zaczyna napadać. Ale te wycieraczki w mojej napierdolę. Cyk, 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 cyk. Zaczyna rap, ja mi sterdam, zaczyna mi... O, tu już jest ile ludzi przy stacji paliw. Ja pierdolę. Dużo? Kurwa, człowiek. To jest połowa listy. Co ty gorzysz? No. Tu już jest połowa listy. To przecież teraz ci twórcy ETS-a zrobili takie dwie kamerki w Rotterdamie, taki live i monitoruje ruch na drodze. Tak? No. Gdzie to można zobaczyć? Na Facebooku udostępnili, to ci pokażę później. Jest na... Ale zostawimy tam, gdzie jest ta kamerka, ci swoje ciężarówki, zobaczymy czy ten, czy nas widać. A będę wiedzieć, gdzie to jest. To jest w Rotterdamie, nie Amsterdamie. Też możemy specjalnie pojechać, nie? Ja cię, jak mi się lista dowodowała. No to, ale nie ma tak dużo tutaj. Amsterdam, a chłopie, jak mi się nie ma. Musiałbym wjechać dopiero. Chłopie, miałem 10 FPS? Czy 12? O. Lecz sobie komar, kurwa, jego mać. Jak ci nie pierdoli, nie będziesz mi skać. Czy widzisz komara, jak mu by poświeci? Przypierdol mu gazetę, to on wyżej nie poleci. Jest! Po długim namyśle. Długim myśleniu. Się ci udało. Jest. Wygrał pan Nobla. Noba. Nagrodę Noba. No i czy jest pan usatysfakcjonowany? Zajebiście, aż mi stanął. No to może bez takich szczegółów. Jak tam bez takich szczegółów? Chuj to chuj! Stać musi. Wiesz, że ja wkręciłem na port. Co? Nie jedź prosto, bo wyjedziesz w krzaki. Ja w krzaki nie jadę. No, ja na port idę. No to widzisz mnie chyba już. Niebo ciemno jest. Jak w dupie. A coś tam było na początku. Tak, jak przejeżdżasz koło latarni, to coś tak, jakby coś mygło. Czy ktoś tam jedzie. To nie jest ten port, żeby tyle ludzi było o tej porze. Ej, czy ty widzisz, komara? Ja bym mógł poświeć. Ktoś jedzie za mną. Jakiś hipopotam. GMT Muzel 4. Najmniej ten skrót bym znał. Gdzieś coś kojarzy, nie? Tego Noba. Powiesz grow mod team. Chyba ten. No to widzisz, wiem o co chodzi. Ktoś się podszywa pod kogoś. Ale no popatrz. Ktoś podpierdolił na nazwę, widziałeś? Co to jest, kurde, ludzie nie zrobią do sławy, nie? Ty też go widzisz? No widzę właśnie, przede mną jedzie. No, a ja widzę, że ktoś jedzie za mną. No popatrz, kurde, no. To jest wokalizm. Co to może być? Co za chuj? Nie? Musimy podać nogu w pełni. Ty tu prawie nikogo nie ma. No pusto, tylko my. Dobra, dawaj to nas ten ostatni przejazd. 5000 zł. Dajcie mi połowę z tego. Zrobimy sobie takiego kompa, że ja ci piję. Ja. I to tu w tych dolarosach było? W złotówkach mam. Aha, w złotówkach. Jesteśmy w Anglii, nie zapomnij. No, prawą stroną, nie? Jak prawą? Chyba lewą. Ja już zawsze prawą. Jakoś dobrze jeżdżę, no mi trąbią, że dobrze jeżdżę.
To ja też dobrze. Kurwa, ktoś jedzie. Ja pierdolę! Widziałeś, co goście zrobił? Oni się miali, co za ciule. Pod samym portem. To są widać. Co za puta fungi! Mam jeszcze 396 km. Ja tylko 65. Oj, zmniejszyło się, było ponad chyba 500. To mówię, przejazd, przepływanie się to 500 km tutaj. Dobra, ty mi tu nie filozofuj. Ile masz? 300 ile? 390. O. Piasek. Piasek gra. Dodaj go do tego, do Skype'a. Ale on mówi, że go wkurwia Skype. Bo nie może wyciszyć. Żal. Nasz klient spodziewa się... Co zrobiłem? Wyskoczyłem i na latarnię. Coś odwalił. Ale jedziesz. Na latarnię skoczyłem. Ale jedziesz. Szalo. Chciałem cofnąć się do przodu. Szalony. Ej, mi pisało, że nasz klient spodziewa się dostawy już na chwilę, a on godzina 52. Wio! Ja zdążysz. 48 km. Pykuś. A 48 km, wiesz jaki czas? 46 minut. Czyli wychodzi na to, że na 1 km minuta. No. Przy takiej prędkości. A przy 90 będzie mniej. Co robi tą beczką? Czy ją wiem? On pojebany czy z policji? Ten, odpręża się. Czyli rozpręża czy odpręża? Odpręża. Aha. Ciśniemy. A czemu ty za mną jedziesz? Aha, bo... To jadę za tobą, a później ja... Później ty przyjedziesz za mną. Może jakiś ładunek? Może z ładunkiem. Może z ładunkiem. Nie chce mi się na pusto na pewno. Tak za bardzo. Uwaga, bo go się strasznie wolno jedzie. Strasznie? No, się chyba... Czołówka. Nie wiem, na którym biegu. To ja mu zrobię garaż. I do przodu. I ruch osobisto-zwrotny. Wiesz. Ej, pamiętasz 15? Wiem. Sam odcinek. Daj spokój. Ale to było przyjebane. Później jeszcze Piotrek wpadł na koniec. A no, było coś. A ja tak. Spierdalaj, ty proszę z tym tematem. On co? I się rozłączył. Konaty nie zbierze, kurwa, bo to macie. Jedzie ktoś? Kurde, ale tutaj ten znak jest do dupy. Wyjechałem najdalej jak się da. Chuj dalej zasłania. Nie? No widzisz, no tak jest. Taka infrastruktura. Ruch. Co za kurde, ale tu jeszcze gorzej jest w Anglii. Bo w Europie już się wysuniesz, tu już widać troszeczkę. A tutaj chuj, ja równo zasłania. No, w końcu Anglia, no. Co za pojebus. Czy to twórcy mapy tak zrobili, żeby w kółku uchwiać ludzi, czy nie uchwiać ludzi, to nie wiem. Mnie się nie pytaj. Muszę więcej po Anglii pojeździć, bo nie mam dużo auto zablokowane. Ty nie mam nawet odkryte, to co odkryję, chłopie. A, no kasy nie masz. No. Ile masz ten kilometr? 401. No jeszcze się zwiększa, kowale. O, ja sobie zahaczę ten. Naprawdę. To sobie tam jedź pod tego klucza. Serwis.
O, dobrze, że tu jest randa. Oj, bardzo dobrze. Komety i zwierzę. I teraz znowu to się... Źle ja pojechałem. Ja prawym? Nie, bo tutaj jest garaż, a ja pojechałem... Miałem jechać prosto do firmy. Dobra, to ty się jeździ do naprawy tam. Możesz już tędy jechać. A, skrócę się. Hej, czy widzisz komara? Ja z nim poświęcę. Znowu mi się przyjebało to. I tutaj będzie już do końca, do dzisiaj, do końca spania. Już do spania będę potem wrócić cały czas. Boję się. Wiedziałem, jestem, bo ja już się pogubiłem. No gościu, cofaj ładnie, bo ja się wkurzę. To nie jest jadę, bo tu nie ma jak. Co on pierdala? Co za jełop! Gdzie w kurwie teraz? Nie, nie tutaj. Ale jeszcze teraz. Ale będą gadać w komentarzach. Pierdolę się. No, a ja jakoś wjechałem, a gościu się morduje. Co za ciul! No, przepraszam, ale niektórzy w tej grze nie umią kurwa jeździć do chuja. Naprawdę, mówię szczerze. Nie umią jeździć, niech się najpierw nauczą jeździć. Jaki to jest miasto? Ja teraz błądzę po tym mieście. Aberden, Garden, Castle, Fofo. Nie mam pojęcia, jak tam dojechać, no ale... Zaraz tu rozkminię. Ale wiesz co? Mogę sobie wziąć już ładunek następny. Gdzieś? Że? No nie wiem, gdzieś na Europę już mogę wziąć. No miałeś ten, szukać tam gdzie ja. No nie wezmę, no mogę sobie wziąć wózki złowe do Grazu, do Austrii. 5238 km. To bym pojechał z tym ładunkiem, albo bez, dobra. I to jest wtedy cisnąć. Dobra, gdzieś tu jest. W końcu do naprawy dojechałem. Ja dojadę za pierwszym razem, uwierz mi. No ja jechałem dobrze przedtem, tylko nie wiem, co było, ale nawróciłem. Bożeś nawrócił tak jak ja. No właśnie. Co za jebop. Mi przykro mi, ale też bym jeszcze sam jeździć. Co? Jak wbijesz 30 poziom, wtedy zrozumiesz, jak się jeździ w UTS-ie. Dobra, dobra, ty mi to nie lamenty. Dobra, ja już... Bo ty nie wiesz, co to jest, chłopie. Ty nie wiesz, co to znaczy zabić. No właśnie. Ty wiesz, co to znaczy zgwałcić, ale zabić nie. Jedziesz? No, jadę, jadę. Przypierdol mu gazę, to no. Czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazę, to już nie poleci. Dum. Mogę zjechać? Nie, jeszcze teraz. Piero. Jak dostałem mandat za jazdy pod prąd. Trzeba było jechać pod prąd? Czy z prądem? No jechałem przepisowo. Na Europie. O, na Europie. Na Europie, no właśnie, na Europie. Kurde. To nie Europa, to jest Anglia. To jest Anglia? Śmiechowy słowo, prosto jedź. Jak prosto? Prosto.
Ej, pojebały mi się kierunki, trzeba jechać tam tędy. Kurwa, jadę tutaj. Jebany rozjadę. Wszystko na odwrót. Aś zrobił. Jest gitara. Czas na znaka trzeba przedstawić. Czas na znak. Ci zawodzę. Ci zawodzę. Tak jak my z wujku. Jechali kombajnem. Pa, obrócili my znak. Kederem. No. I co mówił? Zawodzę. No zawodzę. Nie, uśmiał się. Nie. Mówisz o Grzesiu. No. Tutaj no było tak. Znak. 90 stopni obrócone. O, a chuj. Ważne, że się header nie rozsypał. No właśnie. Grzesiowo. Co? Mógłbyś nie jechać za mną. Bo się boi. No za mną ciśniesz. Jak ty jesteś obok mnie? No ja, no teraz jesteś obok mnie. O, czemu ty przyś... Aha, bo ja zwolniłem troszeczkę. Ten pomad nie zadziałał. Komat jest wiesz, że kurwa jego macie. I ci widzisz, komara i nie wiem, co to jest. Dobra, nie śpiewaj tego. I będzie tytuł piosenki. To. Będzie tytuł komar. Jak Matthew dwali komara? Oj, zwierzenie drogi, musisz mi ustąpić pierwszeństwo. Niestety, bywa. Trzeba było sprawdzić, jak mi się drodzyło. A jechaj pan, piście. No przecież już daleko jestem od ciebie. Już 120 metrów. O, dostałem 50 expa za 100 km swobodnej jazdy. Widzisz? Jeszcze tylko tak dwa razy. 200 km zrobię. Było coś słychać? Co miałoby słychać? Nie, się pytam. A, Achtung. No. Domyślał się, co mogło być słychać. Nie mogę. Ja żebym przyszedł do sklepu. Jakąś kreskę pociągnął. Chłopie, tak. Siadł akurat, nie? No to nie, drzwi wszedłem w ogóle. I sobie tam się zdziwił, że aż... No, taki zapy wyszły. To jakby była zapólniczka, to jakby podpalił. No to winy by się puliło. No. A nie gdyby. By zapalił świeczkę. No, rozpaliłbyś. W piecu byś rozpalił. No jak? Ja pierdolę. To, ty, to jak poszło? Nazbierało się z połowy dnia. Tak, z połowy dnia. Ze sklepu. W sklepie nie chciałeś, no to już wali. Dobra, dobra. Ja pod te górki jadę 90. Żeby sąsiedzi w okno jedno, z jedną stronę przez drugie by wyleciało. A kamera nic, nie? Ale da. Kamera dalej leci. Na drogę, przez samochody się przebiła. Wbiła się w ziemię na pół kilometra i dopiero. Się zatrzymała. No, 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 ciekawe by było. Tak 5 metrów w ziemi, jakby się tak wbiło. O, to bym się nie zdziwił. Zmiażdżyłaby się. Nie wytrzymałaby takiej wypowiedzi. W życiu. Kajne szans. Ile ma jeszcze kilometrów? 235. To ja mam jakieś 230. A skąd ty wiesz, to masz? Ja wiem, szczeram. Jak to masz 235, to mi pokazuje 300 metrów, to jest jako 3 km, no 4. No to tak szczyłem. Kurwa, gdzie to był fotoradar? Pojebało to już. Przez to, że tu mi pisze 97 km, a fotoradar zrobił zdjęcie. No popatrz, to no. Co za szuje, nie? Coś tu jest i tak. Pasowałoby w tym fotoradar uderzyć, a gdzie on jest? Nie widać nic. Ta, jeszcze nie ma 11. Za 10 jest, dobranoc. A już tam mówi, żeby przed spać, bo robota.
O której? O 7. Czas gdzie tak. Jedziecie? Tam do tego kolegi montować jakby. No jak to robicie w tym? Kiedy? W domu. Nie wiem, ale najpierw idziemy do miasta kupić materiały, żeby to... A? Wiecie ten? No. A tu co skoczysz na nogach? Co? To tylko daj znać, jak przyjedzie często. No, to mówię, jak będziemy gdzieś w tym... Hotowej. Hotowej, no to cię drgnę. Albo jak przyborowy. Szuka miejscowości. Wiedział, że coś na chy, ale nie wiedział dokładnie jak. Ej, ho. Ho, ho. Na ho. Ho, ho, ho. A ci sobie myślał, co on pierdali? A ty tam skręciłeś z autostrady, nie? No. A, nie widzi, że jadę. No ktoś jedzie. Zresztą koło glawy. Jakieś mety, też właśnie ktoś potrzeba, no. A za mną jakiś mozol 4, też się potrzeba. Kurde, no. Od mozola. Drugiego. Coś trzeba tam zrobić, chłopie, bo to po prostu nie ma rady. Trzeba chłopie ten, no, pozew chłopie o ten. Ale przypatrz się, ale jeszcze... się... Co jeszcze zrobili? PGMT zrobili skrót. Naszego tego. O kurde, to już chłopie... Do sądu. No, co będzie? To chłopie tego, nie rodzinnego, tylko tego, no wiesz. Teraz się tam... Do żywocie. Ja małem. Do rodzinnego, nie? Do żywocie to mało, nie? Mozel skończ. Kara śmierci. Dupierci, wiesz? No. Bo ci dupę urwie. Ojdź. Jak ja go dorwę, tego Matilda, to... Jest mnie panu, co się to rada. Flaki wypełnię. Jem flak. A ja bym... No, sobie... no to sobie zjesz swoje flaki. Podszywane się przez kto kogoś. No. A tutaj po tej Anglii dużo ludzi jeździ. No, nawet dosyć to coś jeździ. Co kawałek to ktoś jedzie przed tym. Teraz to już nigdy nie jedzie przede mną, ale czasami... O, znowu 50 expo ze 100 km. Tu już zrobiłem 200 już. Ile jeszcze masz kilometrów? 154. Nie mam tutaj nic. Komarku nie zbiorę. Chłopie, ja bym se fajnie pompował, chłopie, głośnikami. Tak gdzieś godzina była przed... Przed... Nie, po pierwszej była. Ten ci pisał. Tylko babcia oglądała sumę. Ale gdzie oglądała? Na rodzinie. Anny Marek Wysłowską. Ale gdzie oglądała? Na telewizorze. Na którym? U nas. Tu mogłeś ją wziąć kopnąć dupę nie idzie do swojego... skrętu. Czego przyjemy? Przecież... A, oczywiście, ty zawsze przegapisz. Ja jakoś skręciłem. Nie, bo zacząłem gotyć o tym sądzie i... Ale kurde, przecież jak twoja osoba wciąga się w pokój telewizor? Nie ma. A to nie mogła pójść do pokoju twojej siostry? Nie wie jak się operuje. A mogłeś jej włączyć? Ale no, tutaj jest włączone to... Co za na co tam ma chodzić? Wiesz co ci powiem, ja i tak bym napierdalał. Mówią głośniczo. No. Bym nie zwrócił uwagi nawet. No się... bo ty... To dla ciebie starsza osoba to nie starsza osoba, tylko... Nie! Gdyby ta starsza osoba... Wiesz co? Nie wiem. Wiesz o co mi chodzi? Nie mam pojęcia. Pokój do bilu. No i? Ech. No i co z tego? Nie chmuro. Tak, tylko... No, nie będę żałował. Tak, tylko że jakbyś miał pokój swój, to byśmy siedzieli do pierwszej zawsze. Tak, i ran nie wyspamy, no. Ale wakacje? Możesz? Albo na weekendach? Nie narzekam na razie. Wiesz co? Jakbyś ciotkę miał u siebie, tak? To zaraz, myślałem chyba o 9 spać. 20.
Szczególnie przy mojej mamusce, kochanie. No właśnie. Także nie mam na co narzekać. To jest pani akurwa. Ale i moc. To jakaś z fryzjera. To ja tak sobie jem, kurde, przystałam nasz. Jak twoja mama tak wyskoczyła z tą fryzjerą. Ale wiesz co ci powiem, to jest, nie? Pójdzie, puch, piętro wyłączony prąd. Co za... Krzypa cię. Może z jednej strony dobrze, bym ruszył dupę, ale kurwa przecież widziała, że to źle jest. Ale choć do 11 spać. Co? To no chłopie, ci... no masz przesady. Przepraszam, o 8 popatrzyłem na zegarek, ojciec nie dzwonił mi do roboty, tak sobie myślałem, że jeszcze poleżę. Zaraz patrzę, kurwa, 11. A jak się obudzę, to zaraz wstaję. A ja zależy jaki jest dzień. Czasami zdarzam się obudzi gdzieś, było przed 9, tak sobie leżę. Próbowałem sobie tak czasem, że tak do 9, ale nie dało. No, ja też mam czasami... Z kotami dwoma, żebym leżył. A ty masz fajnie. Ale tak ci szczerze powiem, że czasami mam taki dzień, że nie mogę się normalnie rozbudzić. A czasami mam taki, że otworzę oczy, poprzekręcam się, wstaję od razu. I nie, że mnie coś tam, że ględzę, że tak jestem przyspany. Nawet jak spałem 6 godzin. No? To jak ja chopię było ten ognisko, to Michał był. Mhm. Poszliśmy po drugiej, skończyliśmy. Zanim się zasnął, to była trzecia. I że po godzinie za 15 Krzysztof wstawał do szkoły. Niecałe 3 godziny na spanie. Przepraszam bardzo, jeszcze trochę nabity był. No, jeszcze tam byłem taki... To jak ty żeś tam, to jeszcze miałeś. No, i chłopie, jeszcze no. Ten, mierzyli ciśnienie. I wzrok w szkole. Ale patrz jaki pech. Ale to no tak jest zawsze. Ale ciśnienie miałem niskie. Nie wiem czego. Bo to mój kolega z siedmiej klasy. Ale wzrok to tak jest, no widzialnie, widziałem. To ci tak, to ci tak aż... Wiesz, byłem z bliska, tak, nie? Tak sobie zapamiętałem. To ci aż tak kręciło się jeszcze? No, trochę. Był chłopie zaspany. To badania z rana. A jedź. I co informatek chyba graliśmy sobie w czołgi na Wyspa Gier? Czekaj, wiem w które. Tak, na 4 graczy. No, na 4. Czekaj, to były te MMO tanks. Tak, coś tam mogłeś kupować, na przykład jakieś bomby czy coś. Tak jak Wormsy, o. A może. Pokażesz mi. Chłopie, granej mi, chłopie. A to okazuje się, na badanie. A wy... No to do internatu a... idziemy. A ja tak, o kurwa. Kumpel też jeden taki, ten, co się chce wtedy wypił, nie? No to wtedy mu wykazało, że ma za wysokie ciśnienie. A mi za trochę za niskie. A najlepsze było to, że mój kolega... Ja myślałem właśnie, że mnie kopie wysoki wyskoczy. Ej, ale słuchaj, mój kolega z klasy też miał podobnie, tylko że nie miał badania ciśnienia, tylko miał pobieranie krwi. Co robi, jak on wykazał we krwi? Nie! Wiesz, że nie mogli mu zatamować? Joć. Nie mogli mu zatamować jebanej krwi. A potem przyszły badania... No, takie ciśnienie było. Przyszły badania, co nie? Potem przyszły badania, przyniósł do szkoły. No i? Wszystko okej, okay, tylko procent, nie, jak to było? Stężenie alkoholu. Gratnie ile miał? Nie wiem. 1,25 promila. Dziot, ale we krwi zawsze jest więcej. Łapi, ale on... Ale on nic nie miał, a dzień wcześniej tak się nadupcuje jak szpok. Łapie, wiesz, on... wydychanym nic nie miał, ale we krwi się ten utrzymuje. Mówił, że koledzy go przyniesie do chłopy. Myślałem, że go matka zabije. Znowu żeś pił. Niego to matka to normalne.
Mama, pożyczysz 10 zł? No tak, masz piątkę na browara. A gdzieś tu jest? No ja skręciłem na miasto. Czego ja cię nie widzę na tobie? No i mnie nie widzisz. No nie, Maciej. O, zaraz. Co widać? A żeś się oddalił. Nie pan. No idź. Komar to jest zwierzę, ty nie miałeś takich przypadków. Co? Mówię, że ty nie miałeś takich przypadków. Z czym? No, z... że no. Na drugi dzień ci coś podali, jak byłeś na koniu. W życiu! Bo ja pamiętam, że raz... Może tego nikt nie będzie słyszeć, jak ktoś ogląda mnie. Ale już, wow, to żeśmy się też na ognisku... No wiesz... Czy się roku szkolnego, ten tego... I na drugi dzień nie było badań, ale na jeszcze jeden dzień później był. A to już było okej. Okay. A czy ci powiem, to wtedy było tak dość ale na drugi dzień tylko lekko mnie głowa bolała i suszyło. A tak to brzuch... A mi chopie nic nie było. No, a było spawanko? Nie, właśnie. No, no to widzisz. No i co? Wtedy było 3 chyba, czy 2, nie, 2,5. Co? By 2 całe i ćwiartka. Ja, to mnie miało blisko, to żeśmy z kubków chlali. Z kubków, normalnie z kubków. Nie, z tych plastikowych. Co? Z tych plastikowych. No, ale wiesz, że żeśmy lali? Z konia mówić. Na początek było tak, żeby na łyk cały wziąć. A potem to już uf, i dopiero przepikta. Jas. Łupie ognisko tam dookoła. No wiesz. Znaczy to najlepsze było to, że potem przyszliśmy do szkoły. Nie wiem, o której wróciłem. Znaczy wróciłem. Gdzieś tak chyba o drugiej. O której już się dowrócił. Gdzieś tak chyba o drugiej wróciłem, ale... Ale jak? Jak Jerzyń wyszedł po tych schodach do pokoju, to ja nie wiem. Na kolano. Że się nikt nie obudził? Wiem tylko tyle, że skrypek tak stawił. Jakby tak mama się obudziła w tym czasie. Chłopie, to są to... Ja nie wiem. Tylko mówię... Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja mam ładunek do Krakowa. Mogę jechać. Tak. Chłopie, brakło mi 45 do 18. Do 18 levela. Do 18 do 18. Do 18 mu brakło tyle dni. Gdzie ty masz? Ja mogę do Krakowa cisnąć. Ja nie mam do Krakowa, tylko mam do Wrocławia. To możemy jechać. Bierzemy? Ja jadę po ładunek. Jak mu tu poświeci i przypiadł mu gazetę, o, bierzemy. A wiesz, już tyle, nie? Co? Tyle już, nie? No, będziemy chyba kończyć, nie? No, ja sobie dojadę do ładunku. O, widzę cię. Ty też tam... Fajna muzyczka jeszcze leci, tak. Ty, nie po tej muzyce skończyłem. Nie mów tylko tyle, że będziesz brał jakiś gaz albo jakieś paliwo. No nie, nawet nie patrzyłem co. Bo ja tutaj skręcam, a ty prosto. A to okej. Okay. Ty jeszcze ciśniesz? Nie, ty masz kilometry. Mówiłem 4. Aha. Nie mówiłeś. Ale wiesz, kończymy nagrywanie i chyba będziemy jechać, czyli LS. Nie wiem. Będziemy wiedzieć. Czy jutro LS? 5 po. 4. Hej, czy widzisz komara, jak mu tutaj świeci? Przypiadłem mu gazetą. W Rzymie poleci. Byś pojechał do góry? No. A to ja pojadę sobie do góry,
Akurat nie się odkryje teraz, taki kółko się zrobił. Koparka 25 ton. Oj, jadź. Ożej se wziął. A ja mam neon, gaz neon, 12 ton. To ja będę z tym fruwać. Ty będziesz leciał, nie? Ja będę fruwać, tylko że nie skręcę na miasto. Tylko jedź, poczekaj, ja już dojadę. Dobra, kończymy, nie? No i jeszcze podstawę. To co? Podepnę. To sobie jakąś tak jeszcze kawałek cofnę, o tak. Co, to zrobiliśmy sobie taki odcinek mi z dupy Mizaka. No. Zrobiliśmy przejazd 1600 km z hakiem. Tak, żeśmy pogadali o tym i o wątym. Popierdzieliliśmy o botach. Mieliśmy małe problemy z grą. No i co? No, myślę, że wam no, będzie fajnie się oglądało. Wiesz, jeszcze już jechali tak jak w Europie. Jeszcze 3%. Uciekaj. Dobra, płycowa. No to co, no to jak się wam podobał film, odcinek cały, no to możecie... Tam co skomentujcie, łapujcie. Komentować, komentujcie, czy wam coś się podoba, czy wam coś się nie podoba, czy muzyka może być, czy nie może być. Łapujcie, to dość motywuje. To łapkujcie, może to, to będzie nas bardziej motywować. To motywacja zawsze jest. A motywacja zawsze. Wypijesz porę i pójdź o motywację. A, wypijesz porę. Ja to jeszcze muszę chwilę poczekać, żeby w domu zawiedzić. No, jeszcze miesiąc. Ponad. No, dwa. No, dwa. Który dzisiaj? 26.